I moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was bardzo gorąco w Hordobiciu, nowym trybie od Epic Games. Naszym zadaniem jest tutaj stawić czoła potworom sześcianu w ciągu trzech coraz trudniejszych rund, zbierania mnożników, wyniku, trafiania w głowę i zaliczania serii likwidacji, by osiągnąć jak najwyższy wynik, a także pokonać bossa końcowego, za którego dostajemy dużą liczbę punktów. Generalnie w tym trybie mamy kartę medali do wykonania. I tak, musimy ukończyć 20 zadań Hordobicia. Zadanie wykonuje się w trakcie rozgrywki. To jest zabijanie potworów i tak dalej. Te zadania będą się pojawiały, za chwileczkę pokażę. Mamy generalnie osiągnąć wynik drużynowy co najmniej 400 tysięcy punktów oraz wynik drużynowy całkowity 2 miliony punktów. 400 tysięcy, ten pierwszy, to jest wynik, który musimy w trakcie jednego meczu ogarnąć, żeby dostać graffiti. Ukończyć 20 zadań, aby dostać ekran wczytywania i aby dostać emotkę, musimy osiągnąć łącznie 2 miliony punktów. To jest akurat zadanie proste, wystarczy grać w tym trybie, bo te punkty się z każdego meczu sumują. Natomiast te 400, które pokazałem przed chwileczką, tak jak mamy teraz 500, to jest z tego meczu, tylko w tym jednym meczu musimy tę konkretną liczbę punktów zdobyć. Na samym początku chciałbym serdecznie podziękować pierwszym osobom, które postanowiły wpisać mój kod kompulsator w sklepie. Serdeczne dzięki wam za to, pomoże to w rozwoju mojego kanału. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij ten czerwony przycisk pod filmem, a także daj łapkę w górę, jeżeli materiał ci się spodoba. Jeżeli nie, to oczywiście łapkę w dół. Standardowo zerknij również do opisu, bo tam znajdują się różne ciekawe linki, do których warto zajrzeć. Po prawej stronie mamy listę uczestników rozgrywki i punkty, które każdy z nich zdobył oraz mnożnik drużyny. Mnożnik to taki kamień, który pojawia się na mapie w trakcie rozgrywki. Biorąc ten kamień, nasze punkty zbierane są razy 2, później razy 3, razy 4 i w zależności od tego, ile tych mnożników każdy z nas uzbiera, o tyle nasze punkty będą się zwiększały przy każdym zabiciu potworu. Likwidując potwory, będziemy widzieć aktualny postęp zadań, także chwileczkę sobie do tego przejdziemy. Mamy teraz główne odliczanie 30 sekund do rundy pierwszej. W rundzie trzeciej jest do ubicia boss. No, nie jest ten boss łatwy do ubicia, ale oczywiście wspólnymi siłami można go pokonać. W trybie solo całkowitym tutaj się grać nie da, gramy w 4 osoby, ale uwierzcie mi, i tak będzie dosyć trudno, o czym się za chwileczkę przekonacie, bowiem 10 sekund zostało do startu, a ja praktycznie przez to gadanie nie mam żadnej konkretnej broni, więc jeszcze szybko spróbuję coś tutaj na szybko znaleźć. Dajcie mi tu panowie coś jeszcze, coś, czym mógłbym wroga powalić. Generalnie polecam zbieranie granatów i wszelkich materiałów wybuchowych, bo dzięki nim możecie naprawdę rozwalić wielu zombiaków jednocześnie. No i mamy rundę pierwszą, przez 2 minuty 40 sekund musimy po prostu przetrwać. I zobaczcie, pojawiają się tutaj też takie kamienie. Ja tam rzucę sobie kilka materiałów wybuchowych i w tych kamieniach, jeżeli je rozwalimy, znajdują się skrzyneczki i te skrzyneczki oczywiście sobie zbieramy, bo w nich są bronie. Raz dobre, raz takie sobie. Zresztą widzicie, nic specjalnego tutaj nie dostałem. Atakują mnie pierwsze zombiaki. No i zobaczcie, zlikwiduj wrogów 281 na 1500. To jest jedno z zadań, jakie się tutaj w tym trybie pojawiają. Tak więc troszeczkę trzeba tutaj czasu spędzić, aby odblokować nagrody. Ale nie jest tutaj na pewno nudno. Zobaczcie, ile tego biegnie do mnie. A ja ze względu na to, że nie mam praktycznie lutu, za chwileczkę zostanę zabity. O, proszę bardzo, to jest mój ratunek. Uwaga, uwaga. Zobaczcie, no, tam kilku udało się rozwalić. Jeszcze minutę trzeba przetrwać. Przy zabiciu niektórych potworów dostajemy kewika. Nie za dużo, ale jednak to jest na plus. Dobra, i teraz tak, przydałoby się coś zbudować i sobie generalnie od nich uciec. Budowanie tutaj jest jak najbardziej dostępne. No i może to być tak naprawdę ratunkiem dla nas, jeżeli nie mamy broni dokładnie tak jak ja w tym momencie. Proszę bardzo, poproszę tutaj co nieco. Siemaneczko, do widzenia. Ok, zbieramy sobie to, co nam się na pewno przyda. Przeładowanie, ok, i lecimy dalej. Zbieramy lucik, tylko tak, nie wiem gościu, dlaczego ty mi kradniesz naboje. Przetrwaj 40 sekund, jeszcze 40 sekund musimy przetrwać bez problemu. I zobaczcie, mnożniki, miałem pokazać mnożniki, one się znajdują tutaj w różnych miejscach, na dachu między innymi jest. Ja sobie teraz pójdę ten mnożnik zdobyć, bo nie wiem czemu tutaj moje kompanii tych mnożników nie zbierają. Nie wiem, czy mi się to uda, bo nie mam maców. Ok, jest. Tak wygląda mnożnik, przytrzymujemy R-ką i wybieramy, jeszcze dodatkowo nam z tego mnożnika wylatują jakieś itemki, niekiedy plus, jeżeli do nas podchodzą potworki, to one giną. Przy tym wybuchu
który pojawia się przy mnożniku, one po prostu giną. Także mnożnik jest całkiem spoko, tam widzę jeszcze jeden biegnie do trzeciego mnożnika i już mamy mnożnik drużynowy razy 4, czyli wszystkie punkty zdobywamy razy 4. I to jest fajne, dzięki temu będziemy mogli zdobyć mnóstwo punktów, a najwięcej przy zabiciu bossa końcowego. Co trzeba oczywiście koniecznie uczynić, żeby te 400 tysięcy punktów zdobyć w wyzwaniu, jakie mamy na karcie medali tego trybu. Pokażę raz jeszcze. Dokładnie tutaj. Zobaczcie, mamy 10 tysięcy punktów, dopiero mamy mieć 400 tysięcy i 3 zadania już ukończone. Tak więc te zadania w lewym górnym rogu się pojawiają wraz z ich postępem. Nie widziałem, żeby gdzieś była taka lista konkretna wszystkich tych zadań, także trzeba po prostu się rozglądać na ekranie, co wyskakuje, co jeszcze musimy zrobić, jak tam licznik, ile zostało. No i przypominam, zbieramy materiały wybuchowe, bo dzięki nim możemy likwidować wielu wrogów naraz. No i przegrupuj się, dozbrój i zaczynamy. Kolejna, druga runda przed nami. Mam tylko jeden granat, szkoda, rzucę go tam, gdzie idą hordy naszych przesympatycznych przyjaciół. Zombiaków. Ponownie jest problem z bronią. Za bardzo się nie dozbroiłem. Proszę bardzo, mam granacik i uwaga, nie zawaham się go użyć. Siemaneczko. Strefa się oczywiście tutaj rusza. My musimy podążać za strefą. Idziemy do miejsca finalnego, w którym rozpocznie się walka z bossem. Także cały czas się przemieszczamy, nie stoimy w miejscu. Tutaj ten loot trzeba zbierać na bieżąco, bo on po prostu wraz ze strefą nam sprzed oczu znika. Tych potworów jest tutaj na tyle dużo, że naprawdę ciężko jest się dozbroić. I amunicja tak szybko znika, że po prostu trzeba o nią dosłownie się bić. Dobrze, panowie, leczymy się, leczymy się. Ja poproszę ten łuk, bo on jest spoko. No i zobaczmy, mamy 359 zabitych wrogów. To jest jedno z zadań, które właśnie trzeba wykonać w tym trybie, aby zdobyć nagrodę. Zobaczcie, teraz rzuciłem granaty i jak one pięknie likwidują wrogów. I ponownie jest olbrzymi problem z dostępnością amunicji. Trzeba gdzieś tutaj wybiegać, żeby cokolwiek dostać. 1500 wrogów tutaj zlikwidować to nie jest jakiś problem, to jest no parę meczy. I zadanie można mieć zaliczone. Nie wiadomo, do kogo strzelać, tylu ich tu jest. Na pewno trzeba zbierać te itemki. Amunicję, okej, i wracamy. Granaty, puszeczka, fontanna obfitości, to są po prostu itemki, które są niezbędne. One są po prostu bardzo, mega, bardzo potrzebne. I pięknie, zobaczcie, teraz szybko biegamy tutaj po lucie. Co tu się dzieje, kto tu do mnie wali, który z oszołomów do mnie strzelał. No i dobra, mamy emeczkę całkiem spoko. No i zaczynamy kolejny etap, kolejny atak przed nami. Mamy tutaj takiego, o proszę bardzo, bossa, ale to nie jest ten boss główny, natomiast tego prawdopodobnie też warto pokonać. No i obrzucimy go tutaj granacikami, no i pięknie. Gin, oszołomie, ostatni strzał, proszę bardzo, pokonaj skrytobójczynię sześcianu. To jest jedno z tych 20 zadań właśnie, które mamy wykonać w tym trybie. I proszę bardzo, jaki dostałem kostki lodu. No dzięki, dzięki, niesamowicie jestem zadowolony. Ktoś tu do mnie naparza. Zobaczcie, tutaj jest teraz dużo lutu, więc ja sobie co nieco zbieram. Tutaj pomogę chłopakom bić i wracam do strzelania. Dużo, strasznie się dużo dzieje w tym trybie, także trzeba się troszeczkę napocić. Najważniejsze to mieć amunicję, materiały wybuchowe, no i leczenie. To jest po prostu najważniejsze. No i minigun. Minigun to jest po prostu najlepsza broń do tego trybu. Zobaczcie, jak można fajnie likwidować. I mnożniki, mnożniki się pojawiły, także te mnożniki również trzeba zbierać, żeby mieć w ogóle szansę na zdobycie tych 400 tysięcy punktów w jednym meczu, więc ja teraz was olewam, słuchajcie, i potwory, i mojej kompanii, i lecę w stronę mnożników. Tu jest też ta skrzynia, którą można zniszczyć, proszę bardzo, potwory do mnie biegną i giną, przy okazji rozwalę sobie ten kamień i tu w środku będzie skrzyneczka, ale niestety, no i zostałeś zabity. Próbujemy to otworzyć, będzie problem, okej, teraz już mogę, otwieram, nic specjalnego, standardowo. Zbieramy dalej lucik. O, jest granacik. Granacik to jest coś najwspanialszego. Oj. Siema. Proszę bardzo. Zostaniesz w łeb. Przetrwaj 19 sekund, słuchajcie. 19 sekund. Generalnie bardziej interesują mnie teraz 9 sekund. Czy zdążę zebrać jeszcze jeden mnożnik, bo on za chwileczkę zniknie. 4, o, 3, 2, 1. Udało się jeszcze jeden mnożnik zebrać.
A więc elegancko, runda druga ukończona. Moi drodzy, moi mili, mamy tutaj całkiem sporo amunicji, więc myślę, że może być przyjemnie. Emeczka wystarczy jak najbardziej, a do emeczki oczywiście przyda nam się minigun, którym można tutaj, jak widzieliście, całkiem sporo zdziałać. No i mam drugie miejsce, ale tylko 19 tysięcy punktów. Najlepszy ma 32 435 i generalnie mamy już 7 poziomów mnożnika. To jest całkiem spoko. Mam nadzieję, że uda się jeszcze kilka zdobyć. No ale dobra, dozbroimy się teraz, bo zostało dosłownie kilka sekund do kolejnej rundy. Najważniejsze są puszeczki. Puszeczki trzeba zbierać i amunicja plus materiały wybuchowe. Dwie bronie wystarczą. Jedną przeładujemy, z drugiej korzystamy i tak przez cały czas. Runda druga, no i kierujemy się w stronę rundy trzeciej. Proszę bardzo, gdzie wy jesteście? Gdzie są te największe hordy? O, proszę bardzo, tam. I cała strefa nam się teraz rusza, cała strefa nam się teraz przemieszcza. I proszę bardzo, ile tutaj tego jest? Likwidujemy, aby zdobyć liczby niezbędne do ukończenia zadania. Siemaneczko. Podążamy za strefą oczywiście, bo ta nie będzie dla nas zbyt miła, jeżeli będziemy poza nią. Uzupełniamy życie, pomagamy naszym, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Proszę bardzo, ożywię cię troszeczkę, bracie. Dawaj te hordy, likwidujemy. Ten byk jest groźny, proszę bardzo, jego likwidujemy i mamy tutaj naprawdę niezły wybuch, który likwiduje kolejne potwory. Tak więc jak widzicie, puszeczki, minigun i materiały wybuchowe to w tym trybie podstawa. Czy uda nam się ten tryb ukończyć? No, powiem szczerze, że ciężko będzie zdobyć 400 tysięcy punktów. Nie wiem, ile zdobędziemy punktów za ubicie bossa i czy w ogóle go ubijemy. Ale jak likwidujemy te potwory, to dostajemy też trochę kewika, także to jest na plus. Mam już 503 zabitych wrogów. Proszę bardzo, tutaj jest to, czego ja zawsze szukam, to, co ja uwielbiam. Zbieramy te małe naboje, bo one są właśnie do minigana potrzebne. No i lecimy dalej z tym tematem. Tam mamy kolejne granaty, więc granatów muszę wykorzystać nieco więcej. Proszę bardzo, te hordy tam poobijam. No i dostałem znowu kostką. Znowu dostałem atakiem kostki i ucieknę za strefę niechcąco. Proszę bardzo, wracamy do żywych. Co ty chciałeś mnie ubić? Stary, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Oj, tutaj te amunicje muszę zbierać. No i lecimy szybko do strefy. No i znowu mnie uderzył. Ten lodowy jest po prostu przekozacki. No i dobra, mamy 36 tysięcy punktów już na koncie, łącznie 110, no więc powiem szczerze, że może jednak szansa jest na to, abyśmy ogarnęli całkowicie ten temat. Dobra, słuchajcie, runda finałowa przed nami, tak, a więc tutaj za chwileczkę stoczymy walkę z bossem. Panowie, gdzie wy jesteście? Chodźcie tutaj do mnie, pokażcie, a nie, macie całkiem dużo HP, także ja nie muszę was leczyć za bardzo. No, jedyne co na minus jest tutaj w tym miejscu, w tej miejscówce, to fakt, że zaczynamy za 7 sekund i cholera jasna, nie mamy za dużo amunicji. No, w sumie nie jest najgorzej, ale mogłoby być zdecydowanie lepiej. I tutaj mamy bossa. Boss naprawdę potrafi zranić, ale my także go ranimy. Rzucimy mu tam 3 i miniganem, 3 granaty i miniganem będziemy go napierdzielać. Zobaczcie, jak pięknie nam to idzie. Tylko że jak on odda uderzenie o ziemię, to zobaczycie, co się wydarzy. On potrafi naprawdę zarąbistą ilość HP nam zabrać przy jednym jego uderzeniu, ale idzie nam naprawdę fantastycznie. Zobaczcie, likwidujemy bossa po prostu easy, o dziwo, bo on już prawie nie żyje. O, proszę bardzo, byłem na mojej budowli i dzięki temu nie dostałem jego obrażenia, a on potrafi naprawdę jednym strzałem, jak uderza dłoń mi o podłoże, po prostu odebrać nam połowę HP. Zobaczcie, co tu się dzieje. To są ostatnie strzały w kierunku bossa. I proszę bardzo, dziękujemy serdecznie i uwaga, powalenie końcowego bossa. Mamy zwycięstwo plus 70 tysięcy punktów doświadczenia. Pięknie, pokonaj skrytobójczynię sześcianu, zbierz mnożniki wyniku, zadaj obrażenia ze strzelb, ukończ 20 zadań, ukończ zadania, zlikwiduj wrogów, osiągnij wynik drużynowy 2 miliony. Te wszystkie elementy nam się uzupełniły. Proszę bardzo, 255 785, najlepszy, drugi 108, ja 106, no i łącznie mamy 396 tysięcy punktów, 330, a więc nie zbieramy
nie zbieramy wyniku 400 tysięcy. No po prostu zabrakło nam naprawdę bardzo mało, ale myślę, że w kolejnym meczu uda się to bez najmniejszego problemu wykonać. 3 zadania kompletne już mamy z Hordobicia. Zbierając te 2 miliony w trakcie, spokojnie ogarniemy te wszystkie 20. To jest to, co pojawia się tutaj na tej liście po lewej stronie. Na koniec rozgrywki, zobaczcie, te 3 mamy już wykonane i lecimy sobie z kolejnymi. One się będą pewnie aktualizowały, pojawiały nowe i tak dalej. No i to by było generalnie na tyle. Tak wygląda tryb Hordobicie. Tak wygląda ekran końcowy, gdy uda nam się zabić bossa, co jest tutaj najważniejsze. Zbieranie mnożników, zbierajcie mnożniki, zbierajcie materiały wybuchowe, zbierajcie przede wszystkim amunicję i tak minigana M4 lub PM-a na przykład, bo shotguny to będą w tym trybie niestety za wolne, czy też pistolety. Jeżeli znajdziecie działko, które zostało wprowadzone do gry poprzez głosowanie, to korzystajcie z niego, bo na nim też wbijecie naprawdę sporą ilość punktów. No zabrakło niewiele, bo zaledwie 4000 punktów, aby ukończyć to zadanie. Ale to nic. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!